wszystkie te latarnie są tak przekombinowane, że... O, ludzież. O. No, jesteśmy. Wow! Podstawa to anteny. Żeby je tylko tutaj wciągnąć. O. Tu jest też pan latarnik, pan... Andrzej Włoch. Bardzo miło. Pomógł nam bardzo dużo, także bardzo miła atmosfera. Warto tu przyjechać, nie tylko na widoki, ale ze względu na ludzi. A tutaj nasza baza skoncentrowana w dwóch namiotach. Jeden, z którego nadajemy, no i drugi, który śpimy. Włączacze drutowych również mamy, Grand Plena na 7 i 14. Jak idzie? Bardzo dobrze idzie, świetnie. Współpraca z wami jest dla mnie zaszczyt. Co to za antena będzie teraz? Słynna W3DZZ. Okay. Odwiedził nas najstarszy latarnik w Polsce, pan Andrzej Marczyk. Tak, i ile pan tutaj się zajmował tą latarnią? 47,5 lat. 47 i teraz już na emeryturze, tak? Tak, no w końcu trzeba było iść na emeryturę. Wszystko się zmienia, nawet satelity, a latarnia jak była, tak jest. I to jest ciągły, stały punkt nawigacyjny. Pracujemy na dwie radiostacje. Jedna radiostacja, Piotruś, to jest... co ty masz tu za radio? Stary zabytek. To jest ICOM 735, stary zabytek do emisji cyfrowych. Tak, i Jurek pracuje na ICOMie 7600. I tu właśnie nasz ICOM 7600. Bardzo ważne, że stosunkowo mało zakłóceń mamy od latarni. Szczególnie z rana. Nie ma, że prezes. Prezes też musi pracować. Tak jest, otwieranie cebulki. Trzeba zapracować sobie na posiłek. O, grzybki. No to Piotrak zwykle tutaj popisuje się. No, jajeczniczka. O! Jajecznica na grzybkach. Na kim paszportu? Musi pominąć o tym, jak mówisz, choroba, jaka jego dopadła i nie pada. No wiesz, co to jest. Powiedzie chyba tą kaskrówkę, musi mieć. Stefan, Natalia, jeden Karol. Okej, dziękuję. Możesz powiedzieć swój znak? Mój znak Stefan Kłybek 9, Maria Dorota Franek przez Paweł, Flora Fauna 1369 i Stefan Wanda 07, Jezioro Ciche Rezerwat. Zapraszam. Okej, dziękuję bardzo. Raport dla ciebie jest 5-9. My nadajemy z latarni morskiej w Krynicy, numer latarni Irena Ludwik, Ludwik Wanda 008. Pozdrawiam i dziękuję. 008, zapisane, super, dziękuję. Tradycyjnie mamy to szczęście, że odwiedzają nas krótkofalowcy. Iwona. I znak? SP2, co? SP2 NNV. Tak. SP2 NNV, dobra. Darek, SP2 MG. Tak, kiedy was tutaj znaleźliście? Znaleźliśmy was tak, z tego względu, że była informacja na stronie PZK. Tak. A, właściwie... czyli informacje są czytane.
Są. Czy to, tak, czytane są wszystkie informacje. Obwieszczenia. SP2 Yokohama, Maria Ksawery, witam, piątka, dziewiątka. Witam, Darku, ponownie stacja klubowa, SP2 Yokohama, Maria Ksawery, piątka, dziewiątka, dziękuję. Powodzenia, Stefan, Natalia, jeden, Karol. Tak, dziękuję za krótkie spotkanie. Byłem w Międzyzdrojach, także ci powiem szczerze, fajna miejscowość. Pozdrawiam serdecznie, powodzenia. Stefan, Natalia, jeden, Karol, Latarnia Morska, Krynica. SP6 Olga, Roman, Franek, witaj, piątka, dziewiątka.